nie weszła. I ruszyły. No, 11 koni, piękny start. Tam parę koni walczy, ale już na czele jest Dumulus. Na drugiej pozycji jest Carino, blisko dorożka, również i Juchas. Na ostatniej pozycji galopuje Melpomena. Stawka jest w tej chwili rozciągnięta. Przed ostatniej pozycji Bella Terra, 1300 metrów do celownika. Numulus z Juchasem galopują łeb w łeb, dorożka, dąb i następnie Carino, 1000 metrów do celownika. Dalej para na czele, to jest Numulus Juchas, odstęp, dorożka, dąb, odstęp Soy Tower. Na ostatniej pozycji jest Melpomena, przedostatnie Bella Terra, trzecie od końca Santiago. Nadal stawka galopuje mocno rozciągnięta przed wyjściem na prostą. Juchas i Numulus, dąb, dorożka, Soy Tower. Następnie tam jest blisko Talasa i za chwilę wyjście na prostą od Patcarino. Wyjście na prostą, szeroko od bandy. Juchas jest na czele razem z Numulusem. Juchas, Numulus, dąb, ale Juchas doskonale galopuje, jest na pierwszej pozycji, rozpoczyna finisz, dąb, po zewnętrznej świetnie galopuje Santiago. Santiago za nim, Bella Terra, bardzo do, chyba te dwa konie za chwilę będą na czele stawki. Tak się właśnie stało, Bella Terra i Santiago. Santiago, Bella Terra, Santiago, proszę państwa, i jockey piątkowski wygrywa tysięczny wyścig. Santiago, Bella Terra, dąb, Numulus, Juchas i reszta.